Jedziemy sobie dzisiaj trasą z Dynowa do Przemyśla i przy akompaniamencie tych pięknych zimowych widoków porozmawiamy sobie o najciekawszych, najbardziej znanych ulicach na świecie. Ja podzieliłem te ulice na ulice związane z polityką, popkulturą i na koniec ciekawostki związane z światowymi ulicami. I tutaj zaczniemy od takich ulic związanych z polityką, których nazwy gdzieś funkcjonują jako metonimia, czyli jako zamiennie do niektórych instytucji czy miejsc. Więc gdzieś, jeżeli przeczytamy w książce czy w mediach usłyszymy daną nazwę, będziemy wiedzieć, o co chodzi. I taką jedyną ulicą z Polski w tym zestawieniu jest ulica Wierzbowa w Warszawie. Tam niegdyś mieścił się słynny Pałac Brühla i Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Więc ulica Wierzbowa była kojarzona właśnie z polskim MSZ-em oraz z obozem politycznym dwudziestolecia międzywojennego skupionym wokół ministra Józefa Beka. Przenosimy się do Francji, do Paryża i tam odpowiednikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Francji jest ulica Quai d'Orsay, gdzie to ministerstwo właśnie nad brzegiem Sekwany zostało ulokowane. Inną francuską ulicą znaną w kulturze jest Quai des Orfèvres, czyli nabrzeże złotników, gdzie pod adresem numer 36 znajduje swoją siedzibę Policja Kryminalna, prefektura paryskiej policji. Jest to nazwa związana z zwalczaniem francuskiej przestępczości zorganizowanej. Ulica w Berlinie Unter den Linden, najbardziej prestiżowa ulica stolicy Niemiec, niegdyś tam mieściła się również placówka polskiej ambasady. W Londynie Downing Street, siedziba premiera i ministra, kanclerza skarbu, najważniejszych urzędników w Wielkiej Brytanii. Właśnie premier mieszka pod adresem Downing Street 10 w tak zwanym dawnym pałacyku na zapleczu parlamentu. W Londynie również mamy Whitehall, symbolizujący angielski rząd, ponieważ na tej ulicy właśnie znajdują się ważne urzędy, centralna administracja Wielkiej Brytanii. Nazwę swoją zawdzięcza nieistniejącemu już pałacowi Whitehall, który w swoich czasach był największym budynkiem na świecie ze swoimi 1500 pomieszczeń. Spłonął w 1698 roku. W Chinach, w Pekinie, plac Niebiańskiego Spokoju, plac Tiananmen, związany ze słynną masakrą z 1989 roku, która pociągnęła za sobą 2600 ofiar, głównie wśród studentów protestujących przeciwko komunistycznemu reżimowi. Nawiasem mówiąc, jest to największy plac na świecie o wymiarach 800 metrów na 300 metrów. W Stanach Zjednoczonych Wall Street, słynna ulica będąca synonimem giełdy i ogólnie systemu finansowego Stanów Zjednoczonych, ponieważ mieści się tam przede wszystkim siedziba nowojorskiej giełdy, a także wielu urzędów związanych z finansami, wielu banków. Wall Street, nawiasem mówiąc, jest to ulica położona, swoją nazwę zawdzięcza usytuowaniu przy murze dawnej palisadzie odgradzającej Nowy Jork od północy. Natomiast pamiętajmy, że Nowy Jork został założony jako Nowy Amsterdam, czyli holenderska faktoria handlowa. Przechodzimy do kategorii kultura i popkultura i zaczynamy od chreszczatyku głównej ulicy w Kijowie, niegdyś siedziba urzędów, kupców, obecnie bardzo modna ulica, wieczorami, w weekendy przekształcona w deptak, mieszczą się tam liczne hotele. W czasie II wojny światowej została zburzona i odbudowana po wojnie w stylu socrealizmu. Sąsiaduje z placem Niezawisłości, Niezależności w Kijowie, gdzie miały miejsce rozruchy związane z pomarańczową rewolucją. Przenosimy się do Moskwy, ulica Arbat. Niegdyś była to ulica prowadząca z Moskwy do Smoleńska, w stronę właśnie na Smoleńska, na wschód.
Teraz jest to ulica zamieniona w Deptak, najważniejsza ulica w mieście, związana z różnymi znanymi sieciami, sklepami z najdroższych ulic w Moskwie. Również związana z takim ruchem artystycznym, ponieważ mieszkali tam liczni artyści, m.in. Puszkin i Bułat Okudżawa. Arbat jako ulica pojawia się w wielu utworach literatury rosyjskiej czy radzieckiej, m.in. w Mistrzu i Małgorzacie Bułhakowa. Turcja, Taksim, centrum kulturalne, hotele, sklepy, centrum nowoczesnego, współczesnego Stambułu, położone po europejskiej stronie tegoż miasta, i paryskie Champs-Élysées, czyli pola elizejskie, położone w Paryżu, łączące Łuk Triumfalny z Placem Zgody, Place de la Concorde i Louvrem, jak wiemy, w Paryżu. Ulice wytyczone, można powiedzieć, szerokie arterie łączą wiele najważniejszych urzędów czy budynków w Paryżu i w państwie. W Londynie Piccadilly Circus, można powiedzieć, że to jest odpowiednik amerykańskiego Broadwayu i Times Square w jednym. Piccadilly Circus w Londynie jest centrum londyńskiego West Endu, czyli dzielnicy związanej z, można powiedzieć, takim dobrobytem, komercją, bogactwem i kulturą. I w końcu przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, Sunset Boulevard, Bulwar i dzielnica Bel Air w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych, uważana za najbardziej ekskluzywną dzielnicę i z najdroższymi posiadłościami w Stanach Zjednoczonych. Mieszka tam m.in. Elon Musk czy wielu amerykańskich aktorów, aktorek i postaci z pierwszych stron gazet. Piąta Aleja w Nowym Jorku symbolizuje, można powiedzieć, amerykański dobrobyt. Mieszczą się tam liczne najdroższe sklepy, najdroższych marek i mieszkają bogaci Nowojorczycy. Przy Piątej Alei położone jest m.in. Trump Tower czy Katedra Świętego Patryka, będąca siedzibą arcybiskupa Nowego Jorku, Rockefeller Center czy Empire State Building, czyli słynny swego czasu najwyższy budynek na świecie. Piąta Aleja została tak bardzo doceniona i przyciągnęła bogatych Nowojorczyków głównie ze względu na sąsiedztwo Central Parku. I kończymy Stany Zjednoczone na Las Vegas Strip, czyli głównej ulicy Las Vegas, gdzie mieszczą się najważniejsze, najbardziej, można powiedzieć, zbudowane z największym rozmachem kasyna i hotele. I kategoria ciekawostek. Najdłuższą ulicą świata jest amerykański, nowojorski Broadway. 250 km długości. Jednocześnie Broadway jest synonimem tej nowojorskiej kultury skupionej głównie wokół słynnych broadwayowskich teatrów. Najstarszą ulicą świata jest Via Appia, położona w Imperium Rzymskim, prowadziła, oczywiście jej początek mieścił się w Rzymie. Została zbudowana od IV wieku przed naszą erą. Najszerszą ulicą świata jest Aleja 9 Lipca w Buenos Aires, stolicy Argentyny. Rozciąga się na szerokości aż blisko 100 metrów, kilkanaście pasów ruchu, po kilka w każdą stronę. I kończymy oczywiście krajem, który jest najbardziej pochłonięty biciem wszelkich rekordów wielkości i długości. Jest to Rosja i Moskwa. Tutaj kilka obwodnic Moskwy. Zobaczmy. Zaczyna się to, są to tak zwane pierścienie kolca. Pierścień bulwarowy pierwszy, długość 9 km, następny pierścień sadowy wokół centrum Moskwy 16 km, trzeci ring transportowy, obwodnica o długości około 35 metrów, następnie MKAD, obwodnica wyznaczająca współczesne granice Moskwy 110 km, jest to, można powiedzieć, odległość pomiędzy Krakowem a Katowicami dla porównania, następnie centralna obwodnica drogowa A113 długości 525 km. Mówimy cały czas o obwodnicach Moskwy.
i duża obwodnica Moskwy A-108 o długości blisko 600 km. Dla porównania jest to odległość łącząca Rzeszów z granicą Niemiec. Jak widzimy, jak zwykle Rosjanie biją wszystkich na głowę swoimi rekordami. Kończąc dzisiejszą historię, chciałem to podsumować takim powiedzeniem, że na najważniejszych skrzyżowaniach w życiu nie stoją żadne drogowskazy. Dziękuję bardzo za uwagę.